Cześć, witajcie. Krynica Zdrój. Jest godzina pierwsza w nocy. Stoję na starcie tegorocznej edycji Łemkowy na Ultra Trail. To będzie niesamowita przygoda w krainie Łemków w Beskidzie Niskim. Jak nastroje przed startem? Super. Jest moc, tylko żeby dotrwać. No i okej, będzie. Jestem w Chorowej, jest godzina tam szósta, coś tam i słuchajcie, Rafał. Rafał jest z nami i Rafał jest w stroju, zaraz dokładnie pokażę, w stroju Indian Raramuri i zaraz nam się tutaj zaprezentuje i wam powie, co to w ogóle jest to Raramuri. Co to jest? To nie jest coś, to jest plemię indiańskie z Miedzianego Kanionu. Dla tych wszystkich, co czytali urodzonych biegaczy, to nie będzie problem, żeby ich zlokalizować. Ubranie ludowe, tak jak Łemkowy, tylko że z kanionu w Meksyku. Wieje bardzo mocno i jest zimno. Jakieś 3 km stąd, właśnie przed chwilą był start 30. Ja ich będę właśnie łapał tutaj. Okoliczności przyrody piękne, aczkolwiek zapach jaki się unosi, słuchajcie, tutaj jest nie do opisania, ponieważ tu wszędzie dookoła są łąki na tym podbiegu pod pasmo Bukowice i tutaj się pasie dużo krów i wiesz, one się pasą, w stajni to coś wypasą, wrócą, wydadzą z siebie, no i później to w formie gnojówki jest rozlewane właśnie po polach, co właśnie chyba niedawno zostało zrobione i... Iwoni Zdrój, ostatni start, który dzisiaj łapiemy i za chwilę ładujemy w góry, żeby gdzieś tam jeszcze po Beskidzie Niskim, po tych pięknych polanach połapać biegaczy i kierujemy się już do Komańczy. Podchodzę pod tokarnię od strony chaty pod Przybyszowem i coraz znowu mocniej wieje, słonko się chowa za chmury, a za chwilę tędy będzie zbiegać dystans 48 i 70 km, ale jest cudownie, powietrze czyste, naprawdę super warunki, podobno na 30 km padł rekord trasy. Pierwszy zawodnik 70 km, Tomek Skupienio! Kozak, Tomek, jak dzisiaj przebiega twoja biegowa przygoda z Łemko? Ten plan był piękny. 10 zawodników przede mną i ja miałem spokojnie biegnąć i ich wyprzedzać, no ale jak... Ale prowadzisz. Nie wiem jak to się stało. Kurczę, ja mam delikatne tam kontuzje z kolanem, ale widzę, że wszystko pozwala, więc śmigam dalej. No słuchajcie, Tomek Skupień, leć stary, gratulacje! Teraz Tomek, pierwszy z 50, to znaczy 48. Tomku pizga, nie? Troszkę. Jak się biegnie? No w miarę dobrze, w miarę dobrze. Jakieś problemy? No nie, na razie nie. Płotka nie ma za dużo. Jest w porządku. To co, to ciśniesz? Ciśnę. Pozdrawiamy. Dzięki. Musiałem się schować za krzaka, bo tu tak po prostu miażdży ten wiatr, zimno, jak się nie rusza, człowiek nie rusza.
po prostu chyba zamarznę czekając. Martyna! Pierwsza dziewczyna na trasie maratonu i druga, trzecia w open jak na razie na podbiegu pod tokarnię. Martyna, jak się biegnie? Bardzo dobrze, przyjemnie. Ale cierpiałem, ale cierpiałem. I ten byłem zajebisty, a 5 km przed metrą zaczęły mi łapać skurcze, wtedy byłem już mniej zajebisty. Dlatego, że wczoraj do odbytniczo przyjmował jakieś tam środki. I teraz finish. To jest finish, który musimy pokazywać na wszystkich portalach społecznościowych, jak wygląda finish na mepady. Kuba wbiegł na metę i padł tu po prostu na kolanach, rozpłakał się. Kuba, jak wrażenia po biegu? Petarda, przepiękny bieg, dziękuję, super organizacja. Jesteście wielcy za rok 70. Dobrze, idzie zima, idą ciężkie czasy, bo Ewelina, wbiegając na metę, słuchajcie, nazbierała chrustu i nazbierała grzybów. Powiedz, jak to się stało? No to przy drodze. Jak się biega wolniej, to można zobaczyć więcej.